Piłkarki Zamłynia ZA Komut SA już nie mogą doczekać się inauguracji sezonu pierwszej ligi. Radomianki wróciły do tej klasy rozgrywek po 2 latach przerwy. Podopieczne trenera Andrzeja Pluty zdominowały rozgrywki drugiej ligi. Zdobyły awans z dużą przewagą nad resztą stawki. Działacze Zamłynia chcą, aby w pierwszej lidze ich drużyna walczyła o miejsce w czołówce. Dlatego dużą wagę przykładają do przygotowań ekipy. Kobus dochodzeniowy dobiega końca. Dziewczyny są zdrowe, pracowały bardzo solidnie. Frekwencja na treningach rzeczywiście zadowalająca. Podejście do zajęć również. No i cóż, trzeba teraz czekać na wyniki. Trener Andrzej Pluta chce wzmocnić drużynę, ale na razie konkrety utrzymuje w tajemnicy. Nie ma większych zmian w zespole. Mamy tu jeszcze wspólnie z zarządem na uwadze kilka zawodniczek. Oczywiście są to zawodniczki nasze. Jak wiadomo, klub Zamłynie zawsze słynął z tego, że działał we własnym zakresie wśród swoich zawodniczek, te, które wychował, te, które ewentualnie miały przerwę na studia, pracę, szkołę, powrócą. No, nie będę w tej chwili mówił nazwisk. Wiele wychowanek Zamłynia zrobiło karierę w klubach ekstraklasy. Sznerowska, Ciupińska, Aszkiełowicz, Kacprzak, Janicka, Beata, Janicka, Ola. No można by tak wymieniać dość długo. Jakby z tych zawodniczek zrobić, to byście mieli chyba puchary europejskie, bo to wszystko zawodniczki kadra Polski, czołówka ekstraklasy. Kiedyś grały w Zamłyniu. Tak, na dzień dzisiejszy w Polsce w klubach ekstraligi gra 10 zawodniczek. Jeszcze poza klubem są zawodniczki, które grały jeszcze pół roku temu w pierwszoligowej Heczy Gdynia. Także jest bogactwo dziewczyn wychowanych przez klub Zamłynie. Sezon pierwszej ligi rozpocznie się 17 sierpnia. Zamłynie podejmie wtedy Pragę Warszawa. Na kartodromie przy ulicy Warszawskiej znów było gorąco. Co prawda to nie wyścigi kartingowe, ale też nie brakowało emocji. To są zawody pod nazwą Super OS. To jest druga już runda Super OS-u, który organizujemy na naszym torze. Może w takich zawodach może brać udział każdy posiadacz samochodu, posiadający prawo jazdy odpowiedniej kategorii, uprawniające do kierowania tym pojazdem. Samochody są cywilne, prosto z ulicy. Samochody też są troszkę tak, nazwijmy to, dłubnięte pod kątem sportowym. Samochody były różne i pod względem marki, i pod względem roku produkcji, czy przygotowania do próby na torze. Uczestnicy Super OS-u rywalizowali w 5 klasach, w zależności od pojemności silnika. I oczywiście najważniejsza była klasyfikacja generalna. A organizatorzy cieszyli się, bo ich zdaniem impreza się rozrasta. Z rundy na rundę jest coraz więcej uczestników. Na pierwszej rundzie było 35, teraz mamy 42 zawodników. Także widać, że zainteresowanie rośnie. Z tym, że najmniej samochodów jest z Radomia, więcej jest z Kielc, Starachowic, Lublina, po prostu z ościennych województw. Po pierwszej próbie liderem generalki był Sebastian Kwiecień, jadąc na Subaru. Ale potem 4 kolejne próby wygrał Piotr Woźniak. On również jechał na Subaru. Piotr Woźniak zwyciężył w klasyfikacji generalnej drugiego Super OS-u. Był też oczywiście najlepszy w 5 klasie. Jakie predyspozycje powinien mieć taki kierowca amator, żeby móc wystartować i rywalizować jakieś tam czołowe miejsca? Co pan by mu radził takiemu człowiekowi? Przede wszystkim to nabywa to się z ilością przejechanych kilometrów. Początkujący kierowca też może przyjechać, też może zacząć i na pewno po kilku takich rundach, po przejechaniu naszego toru, po zapoznaniu się z torem, z trasą przejazdu, na pewno te wyniki będą rosły. Organizatorzy liczą, że w trzeciej rundzie do rywalizacji przystąpią kolejni amatorzy sportów motorowych. Andrzej Kosikowski i Edward Nowomiejski wygrali okręgowy turniej par brydżowych. Na drugim miejscu zakończyli zawody Andrzej Iwański i Tadeusz Kowalczewski. Trzecia pozycja przypadła parze Jerzy Bednarz-Roman Urbańczyk. Na czele klasyfikacji długofalowej Andrzej Iwański przed Jerzym Skoczylasem.